giną żołnierze i mieszkańcy. Część oddziału Wojska Polskiego pośpiesznie wycofuje się w kierunku Rzeszowa, podnosząc most na Wielkopolskę. Kilku żołnierzy polskich pozostaje nadal na robczyskim rynku. Tymczasem od strony Dębicy słychać pojedyncze wystrzały. To szpica niemieckiej straży przednej wkracza do Robczyc. Między nimi a wartownikami Wojska Polskiego dochodzi do potyczki. Bardzo często, a wręcz